Cześć i czołem z tej strony. Olej Dawid z kanału Sobie Robię. Kanału, na którym remontujemy nasz stary dom oraz dobudowujemy do niego nową część. Ale dzisiaj nic nie budujemy, bo w sumie już zbudowaliśmy. Ale o tym jeszcze opowiemy. Dzisiaj, moi drodzy, tradycji musi stać się zadość. Jak majówka, to grill. Więc dzisiaj będziemy sobie grillować. Ale to nie jest odcinek kulinarny, tylko nadal będzie to odcinek o naszym projekcie. Zapraszamy. Ten odcinek nie jest typowym odcinkiem na naszym kanale. Jak pewnie większość stałych widzów się orientuje, to my zawsze jednak o konkretach opowiadamy. O mięchu budowlanym. O mięchu budowlanym opowiadamy dzisiaj z inne mięcho. Natomiast stwierdziliśmy, że dawno nie podsumowaliśmy tego projektu tak jakby szerzej, w całości. Zawsze skupialiśmy się na jakichś tam pojedynczych wycinkach, odcinkach. Także dzisiaj zapraszamy Was na aktualizację, co się wydarzyło w ostatnim pół roku naszej budowy. I półtora roku od momentu, kiedy w ogóle weszliśmy na obiekt, i pokażemy Wam to jakby w trzech częściach, tak? Co wydarzyło się w starej części, którą remontujemy, jak wygląda w tej chwili część dobudowywana, no i co się w tym czasie wydarzyło również na ogrodzie. No dobrze, czyli od czego zaczynamy? Od staroci i od piwnicy. Czyli od starego budynku, przypomnę, jeżeli ktoś nie pamięta albo po prostu nie wie, to jest to budynek z 1936 roku, rozbudowywany na przełomie lat 70. i 80. i posiada takąże dobudówkę, nazwijmy to. I posiada również taką piwnicę, do której my weszliśmy jakieś 7 miesięcy temu i jak weszliśmy, to tam utknęliśmy. Tak, ale piwnica jest prawie skończona. Prawie. To znaczy, ona byłaby skończona, i to dobrych kilka miesięcy temu, gdyby tutaj co niektórzy w naszym teamie nie wpadli na pomysł, żeby bawić się w murowanie tejże piwnicy z cegły. No, murujemy tą część historyczną z 1936 roku, czyli wykonujemy to w technologii, w jakiej została wybudowana. I stwierdziłem, że zasługuje na to. Może trochę przesadziłem, ale no nie wyobrażałem sobie, żebyśmy tam po prostu podlewali ja to betonem z półeczką. Ja sobie wyobrażałam. Nie wyobrażałam sobie, że przez 7 miesięcy będziemy tkwić w tej piwnicy, no ale cóż. Zaraz. W tej piwnicy to tkwię głównie ja. No fakt. Trzeba mu to przyznać. To on się w to wpakował. Także mieliśmy tą część pod dobudówką praktycznie skończoną w zeszłym roku, natomiast no w tej części starej ona jest bardzo mała i nie mogę rozkopać kilku odcinków naraz. Także robię odcinek, później muszę poczekać minimum 2 tygodnie, żeby coś innego dalej rozkopać. No i dlatego tak to wolno idzie. No ja praktycznie wykonuję 2, max 3 odcinki metrowe na miesiąc. Ale to też spowodowało, bo jak pamiętacie, my się bardzo spieszyliśmy z tą piwnicą po to, żeby zamontować tam pompę ciepła, skorzystać z dofinansowań i tego typu historie. Zakończyć do października 2021 roku. No i nam się to nadal nie udało. My nie mamy ogrzewania w tym domu. Więc oprócz słoneczka. Oprócz słoneczka. Ale nam się gaz skończył, a poza tym gaz odcięli. Gaz drogi. No ale zasadniczo piwnica jest prawie skończona. To co jeszcze zostało tak naprawdę? No mamy tego jednego bohomaza przede wszystkim, bo supy też nas mocno spowolniły, bo 3 supy, 2 są gotowe. No. Trzeci ten bohomaz, taki chyba najbardziej niebezpieczny, albo taki, przed którym mamy największe obawy, jeszcze został do zrobienia. No i później do dokończenia tylko kilka metrów. Taka wykończeniówka. Prawie. Okej. Okay. Parter. Parter. Na parterze nie ma nic. Są za to, jest jedna wielka otwarta przestrzeń, nie ma żadnych ścian, u góry w sumie też nie, stropu jeszcze nie ma. No nie, no jest trochę tych ścian, nie przesadzaj, natomiast no przede wszystkim mamy zakończone otwory przejściowe. I podciągi. Tak, no bo miałem właśnie o tym powiedzieć. Otwory przejściowe do nowej części, no i podciąg z przejściem do kuchni. To były też takie rzeczy, które troszeczkę nam spędzały sens powiek, no ale to już jest skończone. Przede wszystkim to były bardzo skomplikowane pod względem konstrukcyjnym, przynajmniej z naszej perspektywy. Może dla kogoś to była bardziej wykonawczym, myślę, niż konstrukcyjnym. No ale trochę mieliśmy zgryzu jednak z przejściem na piętrze między starą a nową częścią. Jak do tego podejść? Oczywiście, jeżeli ktoś tego filmu nie widział, no to tutaj wrzucamy linka. Myślę, że warto, bo raczej to jest rzecz, której się nie ogląda codziennie. Tak w ogóle to te cięcia, które się pojawiają, w sensie
cięcia filmu, pewnie to wyłapujecie, to nie są tylko cięcia takie techniczne, bo coś źle powiedzieliśmy albo się gdzieś tam zapędziliśmy, ale też konsumpcyjne. Bo mamy takiego małego grilla od mamy Stasi, pozdrawiamy, i on jest tylko, tak wygląda, że on jest taki malutki, pewnie słabo grzeje. Nie, to jest prawdziwy szatan. Jeszcze w dawnych czasach, jak się jeździło, podróżowało, on był zawsze wiernym towarzyszem naszych wypraw. Tak, ale... był na wyposażeniu samochodu, no ale my troszkę bardziej stacjonarni w tym i zeszłym roku, więc on też jest teraz stacjonarny na budowie. Ale dobra. Stetryczał jednym słowem. Nie, daje radę, naprawdę daje radę. Wracamy do budowy. Tak, jesteśmy na parterze i co przed nami? Wszystko wybebeszyliśmy, no i teraz czas najwyższy. Na nowo to poskładać. Tak, zaczęliśmy składać strop w zeszłym tygodniu, nie, w tym tygodniu kończyliśmy kratownicę i w tej chwili już płytujemy ślepy pułap. Na pewno oczywiście będzie z tego film osobny, dedykowany z przeglądem od A do Z. Dzisiaj jesteśmy właśnie trochę zdygani, bo to był pierwszy dzień montowania tego ślepego pułapu. Tak, więc technologię ilość, było trzeba dopracować. Trzeba było technologię, ale ilość wejść na rusztowanie, zejść, wejść, zejść, kurczę. Crossfit pełną parą normalnie. No tak, no bo trzeba sobie wypracować ten system pracy. Jak się to wypracuje, to już będzie wiadomo co i jak, w jakiej kolejności. W każdym razie no, strop jest składany. Tutaj no, nawet nie największym wyzwaniem jest ta ilość tych płyt, które trzeba dociąć i je zamocować. Największe jest wyzwanie koncepcyjne, bo już na tym etapie musimy dokładnie wiedzieć, którędy przeprowadzimy wszelkie instalacje. Więc... No i to jest chyba największe wyzwanie, jakie teraz mamy. Musimy bardzo mocno pochylić się nad tym, no zresztą już to robimy od dłuższego czasu, którędy puścić rekuperację, kanalizę, wodę, prądy. No, prąd i teletechnika to jest jeszcze najmniejsze wyzwanie, bo to tam nie są jakieś niesamowite średnice przekroje. Potrzebne, przekroje. Natomiast no, rekuperacja czy kanaliza, no to już trochę miejsca potrzebuje. Także edukujemy się bardzo intensywnie w każdym tym zakresie. No i mam nadzieję, że uda nam się to poskładać w miarę logicznie. No jak nie, to będziemy później walczyli z tym sypiącym się karamzytem w momencie, kiedy będziemy chcieli jakiś otwór wykonać, albo nie daj Boże, będziemy musieli płytę zdejmować. Także trzymajcie kciuki, no ale na pewno też, tak jak powiedziałem, to zobaczycie. No i co? Ostatni poziom starego budynku to piętro, tak? Mhm. No i na piętrze co właściwie się wydarzyło? No na piętrze też płytujemy, no bo strop jest od spodu i od góry. No, czyli możemy uznać, że od dołu robimy sufit, a od góry robimy podłogę. Tak, i w tej górnej części jest drugie wyzwanie, jeśli chodzi o ten strop, no bo musimy rozplanować łazienkę, a to już pomijając instalację, o której mówiliśmy, no to jest jeszcze kwestia brodzika, który ma być tym takim niewystającym z podłogi, żeby nie powiedzieć brzydko walk-in. Co w przypadku akurat stropów drewnianych, no nie to, żeby to było jakimś tam, wiecie, ewenementem na skalę światową, ale to, no, to zawsze nastręcza trochę trudności zamontowanie takiego brodzika. Więc my tutaj też sporo żeśmy sobie poczytali, ale jeżeli ktoś na przykład to robił, nie wiem, ma jakieś mądre rady, to dajcie znaka, jak podejść do tematu brodzika w takim, na stropie drewnianym. No, to ja sobie coś z tego grilla opędzluję, a Ola wam opowie, co tam jeszcze w tej starej części jest do zrobienia, co będzie robione następne. No, musimy przede wszystkim dokończyć ten strop. Po drugie, musimy przygotować otwory okienne, bo zamówiliśmy już okna i według umowy one będą za jakieś 12 tygodni, a my jako inwestorzy musimy przygotować te wszystkie właśnie otwory, żeby można je było łatwo zamontować, więc no, czeka nas sporo tutaj zabawy z tymi otworami, bo po pierwsze no, musimy pousuwać część węgarków, po drugie musimy powiększyć te otwory, bo okna też będą większe niż aktualnie są. Także czeka nas gruba rzeźba. Kurde, kazał mi opowiadać i w międzyczasie opędzlował wszystko, co było na grillu, nie? Jeszcze ktoś w to uwierzy. Własny mąż. Ktoś w to uwierzy. Przecież ja taki chudziutki jestem. To ja się napiję. Generalnie w tej starej części, no to zmierzamy w linii prostej do tego, żeby wyburzyć tą przybudówkę. Tą z płaskim dachem. Natomiast no, to, co nas blokowało, no, to była kwestia tego, że tu koparka nie mogła teraz wjechać, bo stał karamzyt na... No i dalej na razie stoi. Czyli tak, musimy w pierwszej kolejności odbudować strop, żeby pozbyć się karamzytu.
Potem musimy sprzedać pustaki, bo też tam stoją. Właśnie, może ktoś potrzebuje, mamy 338 pustaków. Za dużo, bo ktoś się pomylił w obliczeniach, ile ich będzie potrzebne. Poroterm, szlifowany, 24 cm. I zostały. W każdym razie, jak już to nam wyjedzie z przejazdu, wtedy będzie mogła wjechać koparka i zająć się rozebraniem tej dobudówki. Na co bardzo mocno czekamy, bo tutaj oprócz tego tworzyła nam się olbrzymia hałda, bardzo wysoka, gruzu i innego syfu. Więc to po prostu zawala nam połowę działki na chwilę obecną. Drugim elementem, który blokuje jeszcze wyburzenie, jest kwestia przeniesienia licznika, bo musimy przygotować miejsce na piętrze i przenieść licznik. Uwaga! Ale w temacie licznika i prądu mamy fotowoltaikę. Mamy. Profesjonalna firma montowała. I legenda jest taka, że te panele są tak dobre, że nawet jakby je zamknąć w piwnicy, to one będą prąd generować. Nie, dobra. Wszyscy, którzy za chwilę skomentują, kto wam tak to... zepsuł... Komentujcie. Nie, uspokajamy. Jak wszyscy wiemy, to znaczy wiemy albo nie wiemy, no my wiemy, że od 1 kwietnia zmieniły się zasady bycia prosumentem, tak? Rozliczania z naszym kochanym państwem tego, co się wyprodukuje, a co się pobierze. W każdym razie, czyli żeby nas okradali mniej niż będą to robili po 1 kwietnia, no to musieliśmy mieć zainstalowaną tą instalację. Ale myk jest taki, że ona nie musi mieć docelowej wielkości i nie musi być w docelowym miejscu. Po prostu najważniejsze, żeby była zainstalowana, żeby działała i żeby przyszedł pan z energetyki i zmienił nam ten licznik na dwukierunkowy. Co u nas udało się zrobić, tak więc mamy fotowoltaikę i ona produkuje nam prąd. W związku z tym, że to było na dużej prędkości, no to oczywiście licznik nie jest w tym miejscu, w którym ma być i po prostu... W tym samym miejscu jest, gdzie był, czyli w dobudówce. A ile prądu nam ostatnio produkowała w takim złym miejscu? Potąd. No, dwa... No mówiłem, że można zamknąć piwnicy i tak będzie prąd produkować, więc o co chodzi? Ale dobra, temat fotowoltaiki to jest temat na inny odcinek, bo tutaj też będziemy troszeczkę inne mieli rozwiązania w tym zakresie niż najczęściej spotykane na rynku. Także oglądajcie. Muxio chyba ostatnio jakieś mikroinwertery montował, tylko jeszcze chyba nie zdążyłem obejrzeć, przepraszam. W każdym razie to jest to tyle, jeśli chodzi o starą część. Oczywiście ta stara część ma też dach do wymiany, ale do tego dojdziemy, bo to jest powiązane z nową częścią. No co, to teraz ta bardziej przyjemna część. Tak? Ogród? Ogród. W tym sezonie w ogrodzie nam się troszeczkę zagęściło, a to z jednej prostej przyczyny. Prowadzimy przytułek dla niechcianych roślin, głównie drzewek, które na przykład rosły sobie na działkach przeznaczonych pod zabudowę i miały być najzwyczajniej w świecie wycięte. Tu mamy oto właśnie taki przykład jabłonki, która była na takiej działce. My ją sobie przesadziliśmy i zdaje się, że ona się nawet przyjęła. Z tej samej działki mamy jeszcze wiśnię. W tym sezonie pewnie nie będzie z niej owoców, ale miejmy nadzieję, że w przyszłym już nam się tutaj odpłaci za to, że została przez nas uratowana. Z odpadkowych, tak zwanych roślin, mamy jeszcze cały zestaw jeżyny arktycznej, która sobie tam rośnie. Kupiliśmy ją w zeszłym sezonie jako takie zdechlaki na jakiejś totalnej wyprzedaży, chyba za 0, nic. No i tak sobie przystała w doniczkach przez całą zimę. W tym sezonie już ją zasadziliśmy i chodźcie zobaczyć, jak to teraz wygląda. Tu mamy naszą jeżynę, trzy krzaczki, jeden, drugi, trzeci. Co prawda jeden jest znacznie lepszy niż pozostałe, ale wszystkie żyją, mają się dobrze. Tutaj rosną też borówki amerykańskie, które sobie traktujemy trochę w formie takiego żywopłota. Ciekawi jesteśmy, jak to się tutaj przyjmie. Co jeszcze? Oczywiście Dawida kompostowniki. Tu oczywiście kompostownik na gorąco. Kompostownik z naszymi dżdżownicami, czyli Hilton. Resztki z rębki. W zeszłym sezonie była tego cała masa, bo tutaj trafiła i daglezja, i te sosny, które wycięliśmy. Natomiast zobaczcie, ile tego tylko zostało. Prawie nic. Bo tak naprawdę wszystko trafiło między grządki. Tu mamy pięknie wyściółkowane ścieżki między naszymi grządkami. Co prawda grządki są jeszcze puste, ale powoli dojrzewamy do tego, żeby coś w nich posadzić. I wysiać.
Nie wiem, czy pamiętacie, w zeszłym sezonie tworzyliśmy sobie taką konstrukcję na truskawki wiszące. No i okazało się ona być lekkim niewypałem. Otóż konstrukcja okazała się po prostu zbyt niska. W tym sezonie postanowiliśmy zrobić nowe rozwiązanie i nową konstrukcję dla naszych truskawek, która jest w tamtym miejscu. Przesadziliśmy tutaj wszystkie nasze te truskawki z tamtej konstrukcji. Jeżeli jesteście ciekawi, jak w ogóle zrobiliśmy sobie tąże konstrukcję, to zapraszamy do odcinka, bo pewnie niedługo coś o tym nakręcimy. Kwietna łąka również ma się nieźle. Posadziłam tutaj jeszcze i wysiałam trochę innych roślin. Niektóre nawet mają się całkiem nieźle. Tu w końcu wychodzi łubin. Tu wychodzą jakieś jeszcze inne kwiaty. Ale do końca nie pamiętam, co ja tam nawysadzałam, bo było to chyba w zeszłym sezonie. No i oczywiście miejsce najważniejsze na całej działce. Grządka truskaw... Co ja gadam? Grządka pomidorowa. Grządka pomidorowa, przygotowana już tak naprawdę do tego sezonu. I to będzie nasza grządka eksperymentalna, bo będzie tutaj toczył się pojedynek wermikompost kontra bokashi. Przez cały sezon zimowy zakupywaliśmy w tej części to, co nam powstało z bokashi. I tak mniej więcej to wygląda. Jeszcze widać tutaj resztki trochę jajek, skorupek, ale zasadniczo wygląda to bardzo ładnie. Natomiast tutaj no, mamy nasz wermikompost, czyli to, co powstało dzięki naszym dżdżownicom. Wszyscy, którzy oskarżali nas o zbyt drastyczne cięcie jabłonek, moi drodzy, oto dowód. Jabłonki mają się bardzo dobrze, pięknie kwitną. Wychodzi na to, że w tym sezonie będziemy mieli co robić z jabłkami. Z porażek działkowych, oto moi drodzy, nasz największy przeciwnik, pesz. Pesz jest wszędzie i to w takich ilościach, że mamy z nim po prostu walkę niczym Dawid z Goliatem. Dawid faktycznie walczy widłami. No i to jest efekt tylko walki na tym małym tutaj odcinku. Na razie to suszymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo jest w tym oczywiście masa ziemi, więc nie chcemy, żeby to było zbyt ciężkie. Z ogrodem problem jest jeden i zasadniczy. Mamy po prostu na niego zbyt mało czasu, no bo na chwilę obecną priorytety są gdzie indziej. Priorytety są tam, na budowie. I wracamy właśnie na nią. Jeśli chodzi o nową część, no to nasze perypetie widzieliście od samego początku, czyli od kopania w jakichś tam deszczach, wylewania, kopania ław. W śniegach. Wylewania w śniegu ław, tak, murarkę też w dziwnych warunkach. No, powiem wam szczerze, że wybór pory roku, znaczy właściwie my go nie wybraliśmy, bo to się tak wylosowało. Był fatalny. No ale udało się. Udało się, jest, stoi. Właściwie nie pokazywaliśmy wam chyba tylko jeszcze tego ostatniego etapu, czyli murowania ścian szczytowych. No, to nie było jakoś wielce skomplikowane, więc też nie chcieliśmy się nad tym rozwodzić. Opowiadaliśmy wam o tym, że podnieśliśmy ścianę kolankową. Musieliśmy oczywiście też przez to zmienić kąt dachu, zmieniło to też trochę układ okien, ale na to, że tak powiem, jest osobny odcinek. To sobie zobaczcie, jeżeli ktoś jeszcze nie widział. W każdym razie, jeśli chodzi o nową część, jest prawie skończona. Brakuje nam dachu. O, dach jest wyzwaniem. Dach jest wyzwaniem. Nawet materiałowym. Nie... materiałowym. Znaczy w sumie wykonawczym też, bo nie mamy jeszcze w ogóle wykonawcy na ten dach. Natomiast jest jedna dobra rzecz. Mamy drewno na wieźbę. Mamy. I to, co najważniejsze, będzie to modrzew. Nie wiem, czy to jest najważniejsze, no ale fajnie, że będzie to modrzew. Nie wiem, poprawia mi porządne to samopoczucie. Takie, porządne. Tak, tata mówił, że to będzie stało latami, setkami i w ogóle. Zobaczymy. My i tak tego nie dożyjemy, więc co za różnica, z czego będzie. W każdym razie jest. Problem jest, tak jak powiedzieliśmy, z cieślą i problem jest z dostępem poszycia dachowego. A że nie ma być to blachodachówka, tylko dachówka ceramiczna, no to okazało się, że wbrew pozorom, mimo że niby tam na wystawkach w składach to stoją do wyboru, do koloru,
to jednak to jest ciężko kupić. W pierwszej kolejności musieliśmy mocno zrewidować swoją wizję tego dachu, ponieważ mieliśmy zaplanowaną tutaj karpiówkę. Tak, ponieważ w oryginale na tym budynku jest karpiówka i to w tej wersji takiej, ja nie wiem jak to się nazywa fachowo, z fartuszkiem, falbanką czy falbanka. Czymś takim, czyli taka, gdzie jest tej zakładką. Dachówki, tak, trochę więcej. No, więc po pierwsze, taka dachówka jest droższa od każdej innej, no bo trzeba jej zastosować więcej. Te wszystkie elementy wykańczające, te boczki, nieboczki, jakieś gąsiory, też są dużo droższe niż w pozostałych systemach. Ale co największym jest aktualnie problemem, to jest to, że ta dachówka w ogóle nie jest dostępna. Przynajmniej w tych miejscach, w których my byliśmy, okazało się, że niestety dostępna jest tylko w wersji czarnej, błyszczącej, a my chcieliśmy czerwoną. Więc musieliśmy mocno zrewidować swoją... No dobra, ale z czego ta dostępność wynika, trzeba powiedzieć, tak? Bo są limity. Tak, wróciliśmy do starego systemu, niedługo pewnie jeszcze kartki będą. Nie wiem, czy się orientujecie, może jak przechodzicie przez to, co my, to już zdążyliście się dowiedzieć. Otóż sprzedawcy mogą dostać od producenta na dany rok tylko 50% tego, co sprzedali w roku poprzednim. Czyli jeżeli takiej karpiówki czerwonej nie sprzedawali, to jej w ogóle nie dostaną. Jak sprzedali jeden dach, to dostaną teraz na pół dachu, a na kolejnym roku na ćwierć dachu. Więc jak ktoś będzie chciał karpiówkę, to pewnie będzie musiał odwiedzić czterech takich, co sprzedali po jednym dachu. Bo dom to jest projekt wieloletni. Może oni z tego założenia wychodzą. Można skupować w każdym roku po kawałku swojego dachu kupować. No pewnie, a potem mieć go w czterech kolorach. O, w każdym razie... Jest postęp. Zdecydowaliśmy się finalnie na dachówkę też płaską, ale niestety nie karpiówkową, a taką kwadratową. Taką kwadratową. Czy tą prostokątną. No cóż, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Takie czasy. Znaczy jeszcze się tak do końca nie zdecydowaliśmy, bo my mamy wycenę, mamy gdzieś tam to powiedzmy wstępnie ustalone, natomiast jeszcze się nie zdecydowaliśmy, więc jeżeli macie jakieś uwagi, jaka karpiówka, tylko jaka dachówka jest dobra, a jaka jest słaba, no to chętnie też w komentarzach sobie poczytamy, żebyśmy po prostu nie zaliczyli jakiejś wtopy. Ale co nam to pomoże? Jak i tak pójdziemy do sklepu i powiemy, żebyśmy chcieli taką, bo nasi widzowie nam ją polecają, a pan powie, ale ona będzie dostępna za 12 miesięcy, jak dobrze pójdzie. Bez gwarancji ceny. To kolejny haczyk. Napiszcie, nie zakładajmy najgorszego scenariusza. Aż nie wierzę, że to powiedziałem. Okej, okay, natomiast no to są jakby dwa składniki dachu i jest jeszcze składnik pod tytułem termoizolacja. I tutaj mamy zagwozdkę bardziej może koncepcyjną, bo kupić to można od ręki. Według projektu mamy zaplanowaną wełnę. Wełnę taką tradycyjną, co to ją się na takie sznureczki tam montuje. I się upycha, i tam później kuny mają świetne miejsce do tego, żeby sobie tam uwić swoje gniazdka. Tak, z założenia mamy wełnę między krokwiami i od spodu, pod krokwiami. Mhm. Ale wpadło nam w oko... Rozwiązanie kosmiczne. Tak. Kosmiczne niż najnowszy Defender. Izolacja nakrokwiowa. Tak, izolacja nakrokwiowa, czyli taka robiona zewnętrznie i jest, miałaby być to izolacja z takiego materiału, który nazywa się PIR. Myśmy o tym PIR-ze wspominali w odcinku o termoizolacji fundamentów. Mhm. No i tutaj pojawiła się właśnie u nas koncepcja, a może by pójść w ten PIR, no bo są same zalety takiego rozwiązania, przynajmniej wedle naszej wiedzy. Jeżeli wy macie jakąś inną wiedzę, to dajcie nam koniecznie znać, ponieważ my tu jesteśmy laikami, tak? Nam się to wydaje rozwiązaniem fajnym, ale może są jakieś obiektywne przeciwwskazania, żeby w tym kierunku iść. No z naszego punktu widzenia ta izolacja nakrokwiowa w postaci PIR-u, który jest no, materiałem świetnym, bo on chyba lambdę ma... 0,022. Dobrze dwa razy lepszą niż wełna. Do tego zmierzałem. A ja zapamiętałam. 0,022. A ja relatywnie. W każdym razie. Dobrze powiedziałem.
Według nas ten pir ma same zalety i ta forma tej izolacji ma same zalety. Dlaczego? Dlatego, że między krofiami dostaniemy wolną przestrzeń, w której to będziemy mogli sobie przeprowadzić choćby rekuperację, bo tej przestrzeni będzie kilkanaście centymetrów. Czyli będziemy mogli zejść z tego strychu, na którym będzie rekuperator, no bo właśnie, bo tu tego chyba jeszcze nie powiedzieliśmy, że rekuperator będzie w tym najwyższym punkcie i stamtąd będziemy schodzili już od tych skrzynek rozdzielczych. Bo raczej nie znajdziemy miejsca, żeby je gdzieś niżej umieścić. No i izolując nakrokwiowo, izoluje się ten dach na całej płaszczyźnie. Robi się tak zwany termos z tego. Więc automatycznie mamy załatwioną termoizolację tego stryżku. No i myślę, że to jest dobre dla rekuperatora, bo przynajmniej nie będzie problemów z zamarzaniem. Że mu będzie za zimno. Zamarzaniem zimą i tym podobnymi historiami. Natomiast oczywiście rekuperacja to jest rzecz, z którą też spotkaliśmy się pierwszy raz przy tej okazji tej budowy. Tutaj Norbert z kanału Co Nieco obiecał nam pomoc, także Norbert niedługo się mieliśmy to wysłać dawno temu, ale ciągle zmiany i nie chcieliśmy dwa razy do tego tematu podchodzić, więc wyślemy Ci niedługo aktualny nasz pomysł na przeprowadzenie tej rekuperacji i chętnie się dowiemy, co o tym myślisz. Ej, znowu popłynąłeś. Wracamy do piru. Jeżeli macie jakieś sugestie, rady, przemyślenia, wnioski, może ktoś z Was w ogóle to stosował, no to dajcie nam koniecznie znać, bo naprawdę jesteśmy ciekawi. Nie chcielibyśmy tutaj popełnić jakiegoś błędu, idąc w to rozwiązanie. Szczególnie, że ten błąd może być kosztowny, no bo nie ukrywajmy, tego pir jest znacznie droższy od wełny. Natomiast jeżeli te zalety to równoważą, tą cenę, to czemu nie? To nie jest tak, że my tutaj na tej budowie próbujemy zrobić wszystko za pół darmo. To wydajemy jakieś pieniądze. Moi drodzy, kończymy. Kończymy, bo komary przylatują i w ogóle robi się zimno. Bo to nie wiem, jaka tam jest temperatura u Was, ale u nas tu już w tej chwili pewnie z 12. Nie wiem, ale jest chłodno. Jest chłodno i są komary. Także mamy nadzieję, że filmik był jakoś tam przyjemny w odbiorze. Mało merytoryczny. Jesteście na bieżąco z naszą budową. Szczególnie widzowie, którzy nas od jakiegoś czasu nie odwiedzali, mieli możliwość zaktualizowania swojej wiedzy. Zapraszamy do kolejnego odcinka. Pozdrawiamy i życzymy... miłej majówki. No właśnie. Końca majówki, bo Wy to oglądacie pewnie gdzieś w połowie. Do zobaczenia. Radzie.